ostatni mecz w tym roku, czy będzie brakowało ligi? No Piasta na pewno, nie? Bo to, praktycznie jestem tutaj co tydzień albo co drugi tydzień, także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Dzisiaj Piast bez Wacka. Właśnie, protože bych chciał być na boisku a pomóc chłopakom, ale wierzę tomu, że dnešnimi zvládneme a wygramy. Sierpnia 2013 roku w trakcie operacji mającej na celu przejęcie środków walki służących do prowadzenia działalności terrorystycznej z nielegalnego magazynu starszy chorąży sztabowy Mirosław Łódzki zginął, a dwóch innych żołnierzy z jednostki wojskowej komandosów zostało ciężko rannych. Szanowni Państwo, dzisiaj na stadionie przy ulicy Okrzei gościmy syna starszego chorążego sztabowego Mirosława Łódzkiego, Konrada i jego żonę Beatę. Otrzymuje szalik i dożywotni karnet na Okrzei. Wspominamy bohaterów i walka z terroryzmem daleko od naszych granic przyniosła efekty. Podoba mi się bardzo ten mecz. Od pierwszej minuty mi się podoba, że ciągle się odpadowie idą. I takiego meczu oczekiwałam na święta. Także ja już pewnie tak. Dziękuję. Dzisiaj wygramy! Piast! Dzisiaj wygramy! Piast!
jeszcze się z czego cieszyć. Jeszcze teraz wyjeżdżamy na urlopy, także naprawdę będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy na pierwszym miejscu i pokonujemy mistrzostwo. Powiedz mi, jakie masz postanowienia noworoczne? Żadne. Być zdrówko jest najważniejsze, a dla wszystkich, dla rodziny, a dla wszystkich kibiców z Piasta.